Dziesięciu najkrócej panujących władców. Materiał dotyczy ogólnie przywódców państwowych, nie tylko władców w kontekście monarchii. Bogdan Borusewicz. Na dzień dobry, polski akcent. Borusewicz to polski polityk, działacz opozycji demokratycznej w latach PRL. Od 2015 roku wicemarszałek z Senatu, 9 kadencji. 8 lipca 2010 roku był tymczasowo wykonującym obowiązki prezydenta RP. Od 2013 roku wiceprzewodniczący PO. Właśnie 8 lipca 2010 roku w wyniku rezygnacji Bronisława Komorowskiego z funkcji marszałka Sejmu Bogdan Borusewicz jako marszałek Senatu przejął tymczasowo. Obowiązki prezydenta RP. Funkcję tę pełnił przez niecałe 10 godzin, to jest do czasu wyboru tego samego dnia Grzegorza Schetyny na nowego marszałka Sejmu. Augustyn Wołoszyn. Ksiądz grecko-katolicki, pedagog ukraiński, działacz społeczny i państwowy na Rusi Zakarpackiej, orientacji czechosłowackiej, umiarkowany zwolennik opcji ukraińskiej, polityk międzywojennej Czechosłowacji, premier rządu autonomicznej Ukrainy Karpackiej w ramach Czechosłowacji, prezydent Karpato-Ukrainy. W okresie II wojny światowej wykładowca, prodziekan i rektor Wolnego Uniwersytetu Ukraińskiego w Pradze. 15 marca 1939 roku został prezydentem Karpato-Ukrainy. Na ten urząd został zaprzysiężony w w o godzinie 12:00 niemal natychmiast nadeszła wiadomość o wkroczeniu na teren Karpat Ukrainy wojsk węgierskich. Adolf Hitler mimo iż kilka godzin wcześniej dał przyzwolenie na niepodległość nowego państwa, teraz odmówił udzielenia pomocy i wezwał do niestawiania stawiania oporu wkraczającym wojskom węgierskim. Po uzyskaniu odmowy na prośbę o udzielenie pomocy ze strony Rumunii około godziny 18 ksiądz Wołoszny wraz z członkami rządu opuścił chust i 16 marca 1939 roku schronił się w Rumunii, co oznaczało, że de facto koniec pełnienia funkcji prezydenta Karpatu Ukrainy już po 8 godzinach. Dado Cabello, wenezuelski polityk blisko związany z prezydentem Hugo Chavezem. Od stycznia do kwietnia 2002 roku pełnił w jego gabinecie funkcję wiceprezydenta, a także prezydenta republiki, przewodniczące parlamentu w latach 2012-2016. Zawiła historia skupić się prezydent Wenezueli, czyli Chavez. 11 kwietnia 2002 roku został on obalony, a prezydentem został Pedro Carmona, który był prezydentem tylko dwa dni. Później wrócił Chavez i znowu przejął władzę, a przed tym jak Chavez przejął władzę to obalono Carmona o godzinie 11.28 i od tego momentu prezydentem był Cabello, a o 19.22 oddał władzę Chavezowi, czyli był prezydentem około 8 godzin. Dick Cheney, amerykański polityk, sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych w latach 1989-1993 w gabinecie 41 prezydenta Stanów Zjednoczonych. George'a W. Busha, 46. wiceprezydent Stanów Zjednoczonych w latach 2001-2009, dwa razy w ciągu swojej kariery pełnił obowiązki prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pierwszy raz 29 czerwca 2002 roku. Zgodnie z postanowieniami 25. poprawki do konstytucji, George W. Bush, w związku z poddaniem się badaniom lekarskim realizowanym pod narkozą między 7.09.924 przekazał mu pełnienie obowiązków prezydenta USA. Dick Cheney ponownie, pan i ponownie obowiązki prezydenta Stanów Zjednoczonych przejął tym razem 21 lipca 2007 roku. Rozpoczął urzędowanie o 7.16 a zakończył o 9.21. Owesgeldi ATF, Turkmeński polityk, przewodniczący parlamentu Turkmenistanu od 12 listopada 2002 roku do 21 grudnia 2006 roku zgodnie z konstytucją Turkmenistanu z chwilą śmierci prezydenta. Nijazowa w dniu 21 grudnia 2006 roku jako przewodniczący parlamentu był uprawniony do przejęcia obowiązków prezydenta. Turkmeńskie media podały, że Atajew będzie tymczasowo szedł śladami Nijazowa. Jego władza była jednak czysto teoretyczna, gdyż niemal natychmiast prokurator generalny wszczął przeciwko niemu śledztwo. Z oskarżenia o czyny niegodne zajmowanej funkcji prezydentem pobył sobie niecałe dwie godziny. Alio Rupo, belgijski i waloński polityk, wieloletni przewodniczący Frankofońskiej Partii Socjalistycznej, były premier Walonii i były wicepremier Belgii. Premier Belgii od 6 grudnia 2011 roku do 11 października 2014 roku. Pan ponadto może się pochwalić wyjątkowym tytułem premiera rządu Belgii pełniącego obowiązki króla. Miało to miejsce 21 lipca 2013 roku i urząd ten pełnił niecałą godzinę. Artur Seyss-Inquart, hitlerowski polityk, namiestnik Rzeszy w Austrii, a później komisarz Rzeszy w Holandii w okresie II wojny światowej. W Norymberdze został uznany za winnego zbrodni przeciwko ludzkości i stracony. 13 marca 1938 roku był on prezydentem Austrii przez niecałą godzinę. Czemu tylko tyle? Kiedy rząd austriacki podał się do demisji, mianowano prezydentem właśnie jego, a on był marionetką Hitlera. Kiedy tylko objął to stanowisko, natychmiast Hitler przejął jego państwo i w taki sposób pobył sobie prezydentem właśnie niecałą godzinę. Pedro Paredes, meksykański polityk, prezydent kraju i najkrócej urzędujący prezydent w historii świata. Efektem tego było zamieszanie polityczne związane z puczem w 1913 roku. Jego prezydentura trwała od 15 do 55 minut. Ludwik XIX, nieproklamowany król Francji. Karol X abdykował 2 sierpnia 1830 roku. Część rojalistów uznała Ludwika Antoniego za kolejnego króla Francji i Nawarry. Ludwika XIX. Dla części rojalistów abdykacja Karola X była nielegalną i Karol X pozostał królem aż do śmierci w 1836 roku. Rządy Ludwika Antoniego trwały zaledwie 20 minut. Abdykował na korzyść swego bratanka Henryka, księcia Bordeaux, który został Henrykiem V, ale i on nie został koronowany. Tron Francji przejął kuzyn Ludwik Filip, książę Orleanu. Jeśli to Was interesuje, to na koniec przedstawię kilka ciekawostek związanych z Polakami. Jeśli chodzi o najkrócej urzędujące osoby, na liście prezydentów, czy też ogólnie władców urzędujących krócej niż jeden dzień, oprócz Bogdana Borusewicza, znajduje się jeszcze Jan Umiński. Był prezesem rządu narodowego w Królestwie Polskim. Miało to miejsce 23 września 1831 roku i panował właśnie jeden dzień. Na liście prezydentów, szczególnie władców, panujących tydzień lub krócej, Polaków nie ma. Oj, przepraszam, jest Polak. Gabriel Narutowicz, ponieważ był prezydentem od 11 grudnia 1922 roku do 16 grudnia tego samego roku, czyli przez 6 dni. Ponadto Polska znajduje się na liście więcej niż dwóch przywódców państwa w ciągu 24 godzin. I takich sytuacji w Polsce było dwie. Najpierw 23 września 1831 roku i wtedy przywódców państwa mieliśmy w ciągu 24 godzin aż trzech ponieważ była wtedy detronizacja Mikołaja I i kolejno obejmowali to stanowisko Bonaventura Niemojowski, Jan Umiński i Maciej Rybiński. W takiej kolejności rząd narodowy sprawujący formalnie najwyższą władzę wykonawczą w Królestwie Polskim podczas powstania listopadowego miał tego dnia właśnie trzech prezesów. Druga taka sytuacja, że w ciągu 24 godzin mieliśmy dwóch prezydentów. Albo i więcej, to był właśnie 8 lipca 2010 roku. Mieliśmy trzech prezydentów. Był najpierw Bronisław Komorowski, później Bogdan Borusewicz i na końcu Grzegorz Schetyna. I pamiętajmy, obowiązki prezydenta tymczasowo właśnie wykonywali Bronisław Komorowski jako marszałek Sejmu. I przyjął on to stanowisko jakby od razu i zrezygnował o 8.15. Później był Bogdan Borusewicz, czyli marszałek Senatu i sprawował on około 10 godzin to stanowisko. I na koniec Grzegorz Schetyna, czyli marszałek Sejmu, który sprawował to władzę aż do wyborów od około godziny 18.00. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, dajcie znać w komentarzu o czym chcielibyście kolejną dyszkę i zostawcie koniecznie subskrypcję, cześć!